Dzień dobry moi drodzy, witajcie ponownie po dłuższej przerwie. W tym moim powrotnym filmie wracamy znowu do wojennych zagadek i ciekawostek Dolnego Śląska. Poniekąd Dolnego Śląska, gdyż film, który dzisiaj dla Was przygotowałem, opowiada o pewnej kobiecie, która urodziła się i wychowała przed wojną w tym mieście za mną, w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Kobiecie niezwykłej, ale i również bardzo kontrowersyjnej, budzącej często skrajne emocje. Choć urodziła się w Jeleniej Górze, no nie jest powszechnie znana przez wszystkich jeleniogórzan, a na Dolnym Śląsku można powiedzieć, że jest wręcz osobą zapomnianą. Kim była? Lotnikiem, szybownikiem, pilotem doświadczalnym, ale i również osobą zagorzale popierającą narodowy socjalizm i III Rzeszę. Jak mało który z ówczesnych pilotów miała okazję latać na najnowocześniejszych maszynach swojej epoki, choć w swoim lotniczym życiu posiadała dziesiątki rekordów i osiągnięć lotniczych, to do historii przeszła, przelatując pod koniec wojny przez oblężony Berlin wprost do bunkra samego Adolfa Hitlera. Ja natomiast bardzo lubię kontrowersyjne postacie, dlatego postanowiłem przygotować ten film. Ale zanim opowiem Wam o ostatnich dniach wojny i o oblężonym Berlinie, zobaczcie, jak do tego wszystkiego doszło. Poznajcie losy najsłynniejszej pilotki doświadczalnej III Rzeszy, Hanny Reich. Hanna Reich urodziła się 29 marca 1912 roku w Jeleniej Górze, w mieście położonym na Dolnym Śląsku u stóp Karkonoszy. Przed wojną Jelenia Góra nosiła nazwę Hirschberg. Hanna była dzieckiem żywym i odważnym, już od małego trochę bujającym w obłokach. Jej ojciec był okulistą, matka zajmowała się domem. Mała Hanna miała jeszcze dwoje rodzeństwa, starszego brata Kurta i młodszą siostrę Heidi. Hanna całe swoje dzieciństwo i młodość spędziła w swoim rodzinnym mieście, Jeleniej Górze. Mój ojciec był okulistą i prowadził w Jeleniej Górze, małym, starym miasteczku liczącym około 40 tysięcy mieszkańców, klinikę okulistyczną. Jelenia Góra leży w przepięknej okolicy. Od południa jest otoczona przez niemal alpejskie Karkonosze z najwyższym szczytem o wysokości 1600 metrów. Od północy przez gęsto zalesione góry kaczawskie, a od wschodu i zachodu przez lasy i wzgórza spływające polami, zamkami i pałacami, coraz rzadszymi im dalej w głąb kraju, ku rozległej równinie. Tu się urodziłam, tu spędziłam moje dzieciństwo i młodość. Hanna Reich wychowała się w kamienicy przy dzisiejszej ulicy Bankowej 11. Do dziś zachował się ich rodzinny dom. Gabinet okulistyczny jej ojca znajdował się na pierwszym piętrze kamienicy. Być może historia Hanny Reich potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie położona tuż przy Jeleniej Górze miejscowość Grunau, dziś znana lepiej jako Jeżów Sudecki. To właśnie Jeżów Sudecki przed wojną stał się prężnym ośrodkiem rozwoju szybownictwa w Sudetach. Jelenia Góra, położona na dnie Kotliny, od południa osłonięta przez Karkonosze, od północy przez Góry Kaczawskie wykazywała doskonałe warunki do rozwoju lotnictwa i sportów szybowcowych. To właśnie tu, w swoich rodzinnych stronach, Hanna Reich widziała wzbijające się w niebo szybowce i również sama zapragnęła latać. Pierwsze kroki. Hanna Reich w wieku 19 lat zapisuje się na pierwszy kurs pilotażu organizowany w szkole szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Swoje pierwsze kroki w lotniczym fachu stawiała właśnie w tym miejscu,
na Górze Szybowcowej. Góra Szybowcowa przed wojną nazywała się Galgenberg, co możemy przetłumaczyć jako Góra Szubieniczna. Dzisiaj polska nazwa szczytu bardziej oddaje jego współczesny charakter. Góra Szybowcowa jest częścią Gór Kaszawskich, które od północy zamykają Kotlinę Jeleniogórską. Choć sam szczyt nie jest wysoki, bo wznosi się na wysokość około 560 metrów nad poziomem morza, to występują tutaj warunki dogodne dla rozwoju szybownictwa. Z jednej strony stoki Góry Szybowcowej łagodnie opadają w kierunku Jeleniej Góry, a z drugiej strony w kierunku wsi Płoszczyna. Ale przede wszystkim występują tutaj tak zwane prądy wstępujące, umożliwiające wznoszenie się szybowców na wyższe wysokości. W latach 20. ubiegłego wieku na Górze Szybowcowej założono szybowisko, wybudowano hangary. Do dziś szczyt wykorzystywany jest przez lokalny aeroklub. To właśnie tutaj, na Górze Szybowcowej, w tym miejscu swoje pierwsze kroki stawiała kobieta, która już niedługo miała stać się jednym z głównych pilotów doświadczalnych III Rzeszy. Hanna Reitsch swój pierwszy lot odbyła na szybowcu szkoleniowym Grunau 9, Grunau 9. Choć miała wykonać tylko szkoleniowy ślizg po trawie, nie posłuchała się instruktorów i postanowiła od razu spełnić swoje młodzieńcze marzenie – wznieść się w powietrze. Wiedziałam już, że zrealizuję swoje postanowienie. Lekko przyciągnę do siebie drążek sterowy, niedużo, najwyżej 15 do 20 cm, mimo że było to zabronione. Zrobiłam to. Najpierw poczułam tylko szarpnięcie. Szybowiec wyskoczył gwałtownie wraz z moim przypiętym pasami ciałem do przodu, a głowa poleciała do tyłu. Przez ułamki sekund nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Po chwili, gdy już doszłam do siebie, stwierdziłam, że nie ślizgam się tak, jak zostało nam to nakazane, lecz lecę i patrzę prosto. To w niebo, samo niebo. Kiedy mowa o pierwszych krokach Hanny Reitsch w lotnictwie, no nie w sposób nie wspomnieć o szybowcach Grunau. Po pierwsze dlatego, że to właśnie na szybowcu Grunau 9 Reitsch wykonała swój pierwszy lot, a po drugie dlatego, że szybowce te były produkowane w tym miejscu, w Jeżowie Sudeckim koło Jeleniej Góry. Nazwa szybowca Grunau pochodziła właśnie od przedwojennej nazwy Jeżowa Sudeckiego. Hanna Reitsch latała również na najpopularniejszym produkowanym tu modelu szybowcu Grunau Baby. Grunau Baby, czyli w dosłownym tłumaczeniu dziecko Jeżowa Sudeckiego. Był to szybowiec zaprojektowany i zbudowany w zakładach Edmunda Schneidera w Jeżowie Sudeckim. Prosty, jednomiejscowy szybowiec okazał się ogromnym sukcesem. Znacznie spopularyzował on szybownictwo w ostatniej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego. Wykorzystywany był również po zakończeniu wojny. Trudno dziś określić dokładną liczbę wyprodukowanych Grunau Baby, choćby dlatego, że pod różnymi nazwami produkowane były także poza granicami Niemiec. Liczbę wyprodukowanych egzemplarzy szacuje się dziś na ponad 5 tysięcy. Powszechnie mówi się, że był to najliczniej produkowany szybowiec w historii lotnictwa. W latach 30. widok startującego Grunau Baby z Góry Szybowcowej w kierunku Kotliny Jeleniogórskiej był czymś powszechnym. Grunau Baby był bezpieczną maszyną, ale zdarzały się również sytuacje niebezpieczne. W trakcie jednego z lotów Hanna Reitsch, pilotując swojego Grunau, wpadła w chmurę burzową.
Kiedy utraciła całkowicie kontrolę nad maszyną, zdezorientowana postanowiła puścić stery, licząc na to, że szybowiec sam dzięki swojej naturalnej stabilności wyjdzie z tego obronną ręką. Kiedy wyleciała z chmury burzowej, okazało się, że znajduje się tuż nad grzbietem ośnieżonych karkonoszy. Udało jej się bezpiecznie posadzić szybowiec koło znajdującego się już po czeskiej stronie schroniska Luczni Bołda. Piekło ciągle narasta. Nie mogę już dotknąć stopami pedałów, mam otwarte usta i choćbym nie wiem, jak się starała, nie jestem w stanie złączyć szczęk. Ciągle rzuca mną z jednego kąta mojego wąskiego siedzenia w drugi. Nagle spostrzegłam, że wokół mnie robi się jaśniej, z każdą chwilą jaśniej. To, co widzę, to nie piekło, to brązowa, ciemna ziemia ponad mną. Widzę ją, gdy spoglądam w górę, gdy spoglądam w dół. Widzę chmury. Teraz już wiem, że lecę na plecach. Mechanicznie sięgam do sterów, wszystko się odwróciło. Pode mną są białe, pokryte śniegiem karkonosze, które dostrzegam nawet z tej wysokości. Ponad mną powoli znikające białe skrawki chmur. Nad nimi ogromna czarna chmura, która właśnie wypluła mnie ze swojego wnętrza. Szybuję powoli, bezgłośnie. Po chwili zaczynam zniżać się ku ziemi. Biały grzbiet karkonoszy staje się coraz bliższy, błyszcząc w śniegu jak milion diamentów. Jestem już w stanie dostrzec małe schroniska i poruszające się punkciki na śniegu. To narciarze powracający na podwieczorek do schronisk. Podejmuję decyzję. Wyląduję tutaj. Hannah Reich nie tylko uszła z życiem z całego wydarzenia, bezpiecznie wylądowała, nie uszkadzając szybowca, ale również przy okazji, zupełnie przypadkowo, pobiła rekord wysokości lotu. No taka właśnie była. Jej niezwykłe szczęście, połączone z umiejętnościami i lotniczą intuicją, sprawiały, że wychodziła z najtrudniejszych sytuacji zawsze obronną ręką. Tak było, kiedy lądowała na grzbiecie karkonoszy. Tak było również, kiedy przelatywała przez oblężony Berlin do bunkra Hitlera. Pilot doświadczalny III Rzeszy. Okres dwudziestolecia międzywojennego był szczególnym czasem dla rozwoju sportów lotniczych w Niemczech. Zgodnie z ustaleniami Traktatu Wersalskiego, Niemcy po zakończeniu I wojny światowej nie mogły posiadać własnych sił powietrznych. Zapisy te próbowano jednak obejść, rozwijając sporty lotnicze, w tym szybownictwo. Dawało to namiastkę możliwości szkolenia przyszłych pilotów, których można byłoby wykorzystywać w momencie odbudowania wojsk lotniczych. Kwestia sportów lotniczych była więc poniekąd kwestią państwową. W tym samym czasie, kiedy Hannah Reich szlifowała swoje umiejętności lotnicze w 1933 roku, do władzy w Niemczech doszła narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Dojście do władzy Hitlera miało już w niedługim czasie wpłynąć na życie młodziutkiej pilotki. W tym czasie Reich zrezygnowała już ze swoich studiów medycznych i całkowicie oddała się lotnictwu. W 1934 roku uczestniczyła w wyprawie do Ameryki Południowej, gdzie wspólnie z grupą innych pilotów badała zjawiska tamtejszych prądów wstępujących, przy okazji bijąc kolejne szybowcowe rekordy. Po powrocie zaproponowano jej pracę pilota w niemieckim Instytucie Badawczym Szybowców, Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug, w skrócie DFS. Hannah Reich była pracownikiem, pilotem DFS aż do zakończenia wojny. Wówczas Instytut był już wspierany przez Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy, kierowane przez Hermana Göringa. Można powiedzieć, że kariera lotnicza w tamtym momencie Hannah Reich była pasmem samych sukcesów. Po wyprawie do Ameryki Południowej Reich wzięła udział w wyprawie do Finlandii, Portugalii. Jako pierwsza kobieta przeleciała nad Alpami, ustanawiając jednocześnie rekord wysokości i długości lotu. W 1938 roku została oddelegowana na międzynarodowe zawody lotnicze do Stanów Zjednoczonych. Wzięła również udział w wyprawie badawczej do Afryki.
Rajcz coraz częściej latała również na samolotach z napędem silnikowym. Jako pilot Instytutu DSF brała udział w testach nad nowymi hamulcami aerodynamicznymi. Hamulce te były później montowane jako element wyposażenia już seryjnych samolotów. Za testy nad hamulcami otrzymała honorowy tytuł kapitana lotnictwa, Flugkapitän. No, było to wydarzenie bezprecedensowe, ponieważ tytuł ten był przyznawany wyłącznie pilotom cywilnym Lufthansy. Rajcz latała na nowych samolotach i testowała nowe rozwiązania. Już wówczas była kobietą znaną w Niemczech, ale prawdziwa sława i zaszczyt przypadł jej dopiero za lot pierwszym śmigłowcem Focke-Wulf 61. Focke-Wulf FW 61 był pierwszym w historii w pełni funkcjonalnym i kontrolowalnym śmigłowcem. Zbudowany przez Heinricha Focke w połowie lat 30. jak na swoje czasy był rewolucyjną konstrukcją. Na pozbawionym skrzydeł kadłubie tradycyjnego samolotu zamontowano na kratowych wysięgnikach dwa wirniki, które unosiły maszynę. Focke-Wulf 61, tak jak współczesne śmigłowce, mógł zawisnąć w powietrzu. Do wzniesienia się w powietrze nie potrzebował pasa startowego. Oficjalnie śmigłowiec został zaprezentowany w 1938 roku na Międzynarodowej Wystawie Samochodowej w Berlinie. Wydaje się, że w tamtych czasach rozwój niemieckiego lotnictwa i zaprezentowanie nowoczesnej niemieckiej myśli technicznej było sposobem na leczenie kompleksów po przegranej I wojnie światowej. Aby zaprezentować możliwości śmigłowca, zaplanowano jego lot we wnętrzu nowo wybudowanej hali widowiskowej Deutschlandhalle. Lot miał się odbyć w hali wypełnionej po brzegi widzami, a do pilotowania maszyny wyznaczono Hanne Rajcz. Göring zezwolił na przeprowadzenie pokazu w Deutschlandhalle pod warunkiem, że to właśnie ja będę latała co wieczór przez 3 tygodnie, ponieważ według opinii fachowców byłam jedyną osobą, która najlepiej panowała nad śmigłowcem. Ogromne reflektory oświetliły powoli otwierający się namiot, także oczom widzów ukazywał się śmigłowiec wypychany na arenę hali przez kilku monterów w śnieżno-białych kombinezonach. Na boku śmigłowca napisane było prosto, pięknie i dużymi literami Deutschland. Na koniec poproszono publiczność o przytrzymanie kapeluszy i wszelkich lekkich przedmiotów mogących unieść się w powietrze. Widok 4000 masy ludzi siedzących na parterze i balkonach, z których każdy teraz coś trzymał kurczowo w rękach i jednocześnie patrzył w górę w moim kierunku, gdy wznosiłam się w powietrze, był niemal zabawny i mimo, że byłam skoncentrowana na śmigłowcu, to zdążyłam jeszcze go zarejestrować. Pokaz śmigłowca Focke-Wulf 61 okazał się ogromnym sukcesem. Dostrzeżony został również przez zagraniczną prasę, a w końcu to Niemcom przypadł zaszczyt skonstruowania pierwszego w pełni sprawnego śmigłowca. Był najlepszym przykładem ówczesnej nowatorskiej niemieckiej myśli technicznej. Nowoczesne rozwiązania już wkrótce miały stać się motorem napędowym rozwoju niemieckiego lotnictwa, a swój udział w ich testowaniu miała mieć również Hanne Rajcz. Ikona nazistowskich Niemiec. Po wybuchu wojny Hanna Rajcz coraz częściej angażowana była w testowanie samolotów i rozwiązań stricte wojskowych. W 1940 roku w trakcie bitwy o Anglię Brytyjczycy zaczęli na masową skalę stosować tzw. balony zaporowe, które stanowić miały osłonę przed niemieckimi bombowcami. Zapory przeciwbombowcom powstawały z unoszących się w powietrzu balonów,
przyczepionych i połączonych ze sobą za pomocą stalowych lin. Wlecenie samolotu w pajęczynę stalowych lin miało doprowadzić do uszkodzenia maszyny i w efekcie uniemożliwienie wykonania ataku. Balony zaporowe stanowiły więc problem dla bombowców Luftwaffe. Jednym z zadań Hanny Reicz w tamtym czasie były testy specjalnego mechanizmu montowanego na krawędzi natarcia skrzydła, którego zadaniem miało być przecięcie liny w momencie wlecenia samolotu w taką zaporę. Żeby przetestować zaprojektowane rozwiązanie, Reicz specjalnie wleciała bombowcem Dornier Do 17 w jedną ze zdobycznych brytyjskich lin. Pomimo dużego ryzyka i uszkodzenia samolotu, test przebiegł pomyślnie. Stalowa lina została przecięta, a ona sama bezpiecznie, choć z trudem, wylądowała uszkodzonym bombowcem na lotnisku. Dowództwo Luftwaffe było pod wrażeniem, a za odwagę sam Hermann Göring postanowił odznaczyć młodziutką pilotkę złotą odznaką pilota. Wieści o zaangażowaniu i odwadze Hanny Reicz dotarły również do samego Adolfa Hitlera, który postanowił odznaczyć ją żelaznym krzyżem drugiej klasy. Choć żelazny krzyż był powszechnym odznaczeniem w czasie wojny, dla niej jako kobiety było to niezwykłe wyróżnienie. Była trzecią kobietą w historii Niemiec, która otrzymała to odznaczenie od czasu jego ufundowania w 1813 roku i pierwszą w tej wojnie. 28 marca 1941 roku w kancelarii Rzeszy w Berlinie odbyło się uroczyste spotkanie z Hitlerem z okazji przyznania Hannie Reicz żelaznego krzyża. W ogromnym wewnętrznym napięciu wchodziłam o wyznaczonej godzinie po schodach kancelarii. Adiutant poprowadził mnie przez długi korytarz do pomieszczenia, w którym byli już obecni Hitler, Göring i kilku innych mężczyzn. Tamtego dnia stałam naprzeciw Hitlera po raz drugi. Pierwszy raz przyjmował mnie po przyznaniu mi tytułu kapitana lotnictwa w roku 1937. Hitler, u boku którego stał Göring, powitał mnie uprzejmie i ciepło, promieniając jak ojciec, który może pochwalić się swym udanym dzieckiem. Zajęłam miejsce między nimi przy dużym, okrągłym stole. Hitler wdał się ze mną w dyskusję na temat mojej pracy jako pilota doświadczalnego. Zdziwiłam się bardzo, że dysponował on wiedzą z tej czysto lotniczo-technicznej dziedziny, którą normalnie dysponuje tylko osoba zajmująca się ową tematyką. Zadziwiająca była przejrzystość pytań zawsze trafiających w sedno sprawy. Czułam się w tamtej chwili podobnie jak wszyscy ci, którzy przede mną i po mnie mieli okazję rozmawiać z Hitlerem o kwestiach związanych z dziedziną, którą sami się zajmują. Jego niewymuszony i prosty sposób bycia emanował pewnością, ufnością udzielającą się każdemu, kto znajdował się w jego pobliżu. Zaskakujące jest to, jak Hanna Reicz ciepło wypowiadała się o Hitlerze, pisząc te słowa już wiele lat po wojnie. Widać, że była pod wpływem uroku tego człowieka. Ona sama w swoich wspomnieniach raczej nie odnosiła się nigdy do swojego romansu z nazizmem. Wciąż tylko powtarzała, że kochała swój kraj i to, co robiła, robiła dla niego. Ale chyba nikt, kto poznał życiorys Hanny Reicz, nie miał wątpliwości, że była zafascynowana nazizmem i całym swoim sercem i ciałem wspierała i popierała kierunek, który wówczas obrały Niemcy. Tuż po przyznaniu Żelaznego Krzyża Hanna Reicz została przyjęta z pełnymi honorami w swojej rodzinnej Jeleniej Górze. Moje strony rodzinne, Śląsk, nie zapomniał, że byłam ich dzieckiem. 4 kwietnia 1941 roku w moim mieście rodzinnym, Jeleniej Górze, zorganizowane zostało duże przyjęcie. Nadburmistrz Jeleniej Góry, Blasius, przybył do Berlina i zabrał mnie ze sobą. Jechaliśmy samochodem, ja przepełniona wrażeniami, które przyniosły mi ostatnie dni. Dopiero w pobliżu granicy Dolnego Śląska miałam się dowiedzieć, co oznacza poczucie więzi ze stronami rodzinnymi. Wsie zostały ozdobione chorągiewkami, ludzie wylegli na ulicę i rzucali nam kwiaty. Stali w drzwiach, pozdrawiając nas tak, że jeszcze przed dojechaniem do Jeleniej Góry musieliśmy się zatrzymywać kilkakrotnie, aby wysłuchać piosenek śpiewanych przez dzieci, uścisnąć ich dłonie i przyjąć z miłością wykonane prezenty.
Byłam dzieckiem Śląska. Jelenia Góra była podobna do falującego morza ludzi i ozdób. Młodzież tworzyła szpalery, uczniowie szkoły szybowcowej z Jeżowa Sudeckiego oraz grupa lotników ustawili się u bram miasta. Tysiące ludzi pozdrawiało nas, gdy przejeżdżaliśmy przy dźwiękach muzyki ulicami w kierunku ratusza. Wtedy, wjeżdżając do Jeleniej Góry, Hanna Reitsch no już nie była tylko sławną pilotką, doświadczalną szybownikiem czy wielokrotną rekordzistką. Hanna Reitsch stała się czymś więcej, czymś, czym w zasadzie później już była do końca swoich dni. Hanna Reitsch bowiem stała się symbolem, ikoną niemieckiego reżimu. Dość powiedzieć chodzącą, ale i latającą ikoną. Otoczona tymi wszystkimi mężczyznami w wojskowych mundurach, partyjnymi dygnitarzami, jak żadna inna kobieta w III Rzeszy została wyniesiona na piedestał. A już całkiem zabawne jest to, że wszystko działo się to w kraju, w którym rola kobiety według oficjalnie lansowanej ideologii miała się sprowadzać tylko do roli bycia posłuszną małżonką i rodzenia aryjskich dzieci. Niebywałe. Hanna Reitsch wraz z nadburmistrzem dotarła do ratusza, gdzie w sali rajców wręczono jej tytuł honorowego obywatela miasta Hirschberg, Jeleniej Góry. Wyróżnienie to było niezwykłe, gdyż spośród żyjących osób tytuł honorowego obywatela Jeleniej Góry posiadał jedynie noblista Gerhard Hauptmann. Przed ratuszem Hanny Reitsch witał tłum rozentuzjazmowanych jeleniogórzan. Reitsch w towarzystwie gauleitera Dolnego Śląska Karla Hankego i swoich rodziców, w jednej dłoni trzymając bukiet kwiatów, drugą pozdrawiała wszystkich nazistowskim gestem. Mężczyźni. Trzeba jednak przyznać, że spektakularna kariera Hanny Reitsch no nie byłaby możliwa, gdyby nie kilku mężczyzn, których spotkała w swoim życiu. W zasadzie można powiedzieć, że w tym męskim środowisku lotniczym otaczali ją sami mężczyźni. Instruktorzy, konstruktorzy, piloci, wojskowi. No część z nich była po prostu nauczycielami młodziutkiej pilotki. Szkolili ją na nowych samolotach, uczyli podniebnego fachu. Ale niektórzy z nich stali się czymś więcej niż tylko nauczycielami. Niektórzy z nich byli dla niej prawdziwymi, życiowymi mentorami i wydaje się, że gdyby nie ich wsparcie, no nie zaszłaby aż tak daleko. Pierwszym mężczyzną, który wpłynął znacząco na życie Hanny Reitsch, był Wolf Hirt, kierownik szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim i jeden z pionierów szybownictwa. Wolf Hirt zainteresował się młodziutką Hanną Reitsch, kiedy ta jeszcze była na kursie pilotażu. Szkolił i uczył ją latania na szybowcach. To on dostrzegł lotnicze talenty młodej jeleniogórzanki. Z czasem ich relacje stały się bardziej partnerskie. To właśnie, między innymi z Wolfem Hirtem, Reitsch poleciała na wyprawę do Ameryki Południowej. Jego ogromne wsparcie pozwoliło zaistnieć Reitsch w lotniczym świecie. Drugim mężczyzną był Ernst Udet. Udet należał do pokolenia lotników, którzy swoje lotnicze szlify uzyskali jeszcze w czasach I wojny światowej. Jako as myśliwski, latając m.in. w eskadrze Czerwonego Barona, odniósł w czasie walk powietrznych 62 zwycięstwa, stając się tym samym jednym z najbardziej utytułowanych pilotów myśliwskich I wojny światowej. Po wojnie Ernst Udet latał jako pilot akrobacyjny, zabawiając publiczność swoimi niezwykłymi umiejętnościami. Jego popisowy numer, kiedy przelatując na niskiej wysokości, końcówką skrzydła podnosił znajdującą się na ziemi chusteczkę, budził zachwyt i przerażenie publiczności. Był jednym z najbardziej popularnych pilotów na świecie. Choć niewielkiego wzrostu, ubrany w elegancki mundur, pozujący często z papierosem w dłoni, szastający pieniędzmi na rozrywki i alkohol, podobny był bardziej do gwiazdy kina niż do wojskowego pilota. Po odtworzeniu niemieckich sił powietrznych Ernst Udet z powrotem wstąpił do armii. W Luftwaffe
zajmował się m.in. rozwojem nowoczesnych konstrukcji lotniczych i wprowadzaniem ich do uzbrojenia. Wsparcie UDETA pozwoliło Hannie Reicz wkroczyć do lotnictwa wojskowego, choć nigdy nie była formalnie pilotem Luftwaffe. Powiadają, że łączyło ich coś więcej niż tylko wspólna pasja do lotnictwa. Po przegranej bitwie o Anglię Hermann Göring obciążył odpowiedzialnością UDETA za klęskę niemieckich sił powietrznych. Ten, nie mogąc się pogodzić z oskarżeniami i nie wytrzymując presji otoczenia, 17 listopada 1941 roku popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z pistoletu. Prasa niemiecka zataiła ten fakt, informując, że UDET zginął w wypadku lotniczym. Rakietoplany. Jeszcze przed wybuchem wojny w Instytucie Szybownictwa DFS profesor Aleksander Lipisz od dłuższego czasu pracował nad nową konstrukcją. Bezogonowym samolotem, który docelowo miał być napędzany silnikiem rakietowym. Testy nad kolejnymi konstrukcjami oznaczonymi numerami DFS 39, 40 i 194 przebiegały zadowalająco. W 1939 roku profesor Lipisz wraz ze swoim zespołem przeniósł się do zakładów Messerschmitta w Augsburgu. Osiągi DFS 194 były na tyle imponujące, że Ministerstwo Lotnictwa postanowiło zamówić kilka prototypowych egzemplarzy. Nowy samolot otrzymał nazwę Messerschmitt Me 163A. Od samego początku oblatywaniem nowej maszyny zajął się jeden z najwybitniejszych niemieckich pilotów doświadczalnych – Heini Dittmar. 2 października 1941 roku Dittmar, pilotując swojego Me-163, jako pierwszy człowiek w historii przekroczył prędkość 1000 km na godzinę, niebezpiecznie zbliżając się do bariery dźwięku. Messerschmitt Me-163 był jak na swoje czasy niezwykłą konstrukcją. Cechowała go nie tylko nowoczesna bryła płatowca, ale również nowoczesny napęd. Me-163 był bowiem połączeniem szybowca i rakietoplanu. Dzięki rakietowemu napędowi maszyna miała wzbijać się błyskawicznie w powietrze, osiągając wysokości, na których mogła już zestrzelić wrogie samoloty, a następnie po wyczerpaniu już paliwa rakietowego Me-163 miał lotem ślizgowym wrócić bezpiecznie do swojej bazy, do swojego lotniska. Nie dziwi więc fakt, że za sterami tej niezwykłej maszyny zapragnęła zasiąść również Hanna Reicz. Pomysł ten jednak nie spodobał się pierwszemu pilotowi Me-163, Haniemu Dittmarowi, który tak oto miał się wyrazić o swojej koleżance po fachu. Istnieje taki typ kobiety, która po prostu nie może znieść tego, że w mieście pojawił się nowy mężczyzna, a ona jeszcze nie zaciągnęła go do łóżka. Hanna ma właśnie taki stosunek do samolotów. Gdy tylko pojawia się nowa maszyna, ona dostaje obsesji na jej punkcie i zrobi wszystko, żeby ją oblatać. Nie były to jedyne krytyczne uwagi pod adresem Reicz. Również inni piloci kwestionowali jej udział w projekcie. Choć nikt nie ujmował jej lotniczych talentów, podważano jej przydatność jako pilota doświadczalnego. Jednak profesor Lipisz zgodził się na udział Reicz w testach Me-163. Wkrótce Heini Dittmar uległ kontuzji podczas lądowania rakietoplanem, no i na jakiś czas musiał przerwać swój udział w lotach testowych. Wówczas pilotem numer 1 została Hanna Reicz. Tak oto opisuje ona swoje wrażenia z lotu Messerschmittem Me-163.
startowało się pośród kaskady ognia i ogromnego huku, by zaraz wznieść się pod kątem prostym w powietrze i nie widzieć nic poza niebem i tylko niebem. Wokół rozlegał się diabelski, plujący ogniem huk. Przez okno kabiny widziałam ludzi cofających się ze strachem, z szeroko otwartymi ustami i zatkanymi uszami, podczas gdy ja zajęta byłam przełamywaniem w sobie okropnego wrażenia detonacji, pod wpływem których drżał cały samolot. Czułam się, jakbym była zdana na łaskę i niełaskę jakiejś pierwotnej siły, która otwiera się jak przepaść piekielna. Rzecz wprost niewyobrażalna, że człowiek miał nad nią zapanować. W październiku 1941 roku w trakcie jednego z lotów ME-163 Hanna Reich uległa poważnemu wypadkowi. W czasie startu od kadłuba rakietoplanu nie odczepił się wózek startowy, co uniemożliwiło sprawne kontrolowanie maszyny w powietrzu. Reich podjęła decyzję o awaryjnym lądowaniu. Choć udało jej się posadzić maszynę na ziemi, podczas twardego lądowania doznała poważnego urazu głowy. Od razu trafiła do szpitala. Jej stan był na tyle poważny, że pod znakiem zapytania stanęła jej cała kariera pilota. Powrót do latania. Hanna Reich wyszła ze szpitala dopiero w marcu 1943 roku, po 5 miesiącach od wypadku. Nie była jeszcze w pełni sprawna, nie mogła latać. Wróciła więc do swojej rodzinnej Jeleniej Góry i na kilka miesięcy zaszyła się w domku letniskowym swojej przyjaciółki w Zachełmiu, wsi położonej na zboczach Karkonoszy. To właśnie tu, w otoczeniu surowej przyrody i karkonoskich lasów, Reich odzyskiwała pełnię sił. Kiedy jeszcze leżała w szpitalu za swoje poświęcenie w oblatywaniu ME-163, otrzymała kolejne wyróżnienie. Żelazny krzyż, ale już tym razem pierwszej klasy, jako jedyna kobieta w tej wojnie. Jednocześnie sytuacja III Rzeszy stawała się coraz gorsza. W tamtym czasie Reich zaczęła przejawiać oznaki wręcz chorobliwego fanatyzmu. Wówczas jej wszystkie działania skierowane były tylko na dwa cele. Chciała wrócić do latania na wojskowych maszynach i chciała uchronić Niemcy przed nadchodzącą katastrofą. Po odzyskaniu pełni sił Hanna Reich chciała jak najprędzej wrócić za stery rakietoplanu ME-163, tego samego, w którym miała wypadek blisko rok wcześniej. Pomimo starań nie dostała na to zgody od dowództwa Luftwaffe. W poczuciu bezradności poleciała na front wschodni do swojego przyjaciela generała Rittera von Greima, który pełnił funkcję dowódcy sił powietrznych na środkowym odcinku frontu wschodniego. Wspólnie z Greimem przez kilka tygodni odwiedzała żołnierzy walczących na froncie, dodając im, jak sama mówi, otuchy i odwagi. Było to zadanie niezwykle ryzykowne. Eskadra samobójców. Wizyta na froncie wschodnim wywarła na Hannie Reich ogromne wrażenie. Już wcześniej, od czasu powrotu ze szpitala, zastanawiała się ona, jak rozwiązać problem zbliżającej się nieuchronnie katastrofy – przegranej Niemiec. Hanna Reich chciała koniecznie zrobić coś, żeby przed tym Niemcy uchronić. Niespodziewanie wpadła na szaleńczy pomysł zorganizowania eskadry samobójców. Twierdziła, że jeżeli znalazłby się odpowiedni środek przenoszenia, samolot, znaleźliby się również piloci gotowi do wykonania samobójczych misji. Coś na wzór na podobieństwo japońskich kamikaze. Piloci, dysponując odpowiednim samolotem, mogliby wykonywać samobójcze ataki na najważniejsze cele wojskowe i przemysłowe aliantów. Początkowo pomysł ten nie znalazł aprobaty w dowództwie Luftwaffe.
Zarówno dowódca Luftwaffe Hermann Göring, jak i jego zastępca Erhard Mich byli przeciwni pomysłowi Reich. Twierdzili przede wszystkim, że pomysł wykonywania samobójczych misji nie pasuje do etosu niemieckiego lotnika, że już o marnowaniu sprzętu i życiu pilotów nie wspominając. Hanna Reich przedstawiła również swój pomysł utworzenia eskadry samobójców Hitlerowi, ale i on sceptycznie odniósł się do jej zamierzeń. Ostatecznie Hitler jednak, jakby od niechcenia, zezwolił Reich na poczynienie pierwszych kroków. Niespodziewanie w realizacji swojego pomysłu Reich znalazła sprzymierzeńca w postaci Otto Skorzenego, który zasłynął brawurową akcją uratowania byłego dyktatora Włoch Benito Mussoliniego. Już wówczas Skorzenny był postacią wręcz legendarną i zdaje się, że dysponował większą siłą przebicia niż Hanna Reich. Choć dzieliły ich diametralnie różne wymiary, on potężnej postury mężczyzna, miał ponad 1,90 m wzrostu, ona drobna kobieta, mierzyła raptem 1,55 m. Łączył ich podobnych rozmiarów fanatyzm. Od razu przystąpili do szukania ochotników pośród pilotów Luftwaffe. Odzew? Spory. Ostatecznie wybrano 70 pilotów, którym przedstawiono do podpisania stosowną deklarację. Również Hanna Reich ją niezwłocznie podpisała. Niniejszym zgłaszam swój udział w oddziale samobójczym jako pilot załogowej bomby. Jestem świadoma, że mój udział w akcji jest równoznaczny z moją własną śmiercią. Podpisano Hanna Reich. Pozostała kwestia wyboru samolotu. Początkowo do roli latającego pocisku zaproponowano nową konstrukcję opracowaną w zakładach Messerschmitta oznaczoną numerem M328. Jednak z powodu opóźnień szybko zrezygnowano z tego pomysłu. Ostatecznie wybór upadł na pilotowaną wersję latającej bomby Fisseler Fi-103, znaną lepiej jako latająca bomba V-1. V-1 były na masową skalę produkowane i wrzucane na alianckie miasta. Standardowa wersja, tak jak ta tutaj, była bezzałogowa. Jednak specjalnie na potrzeby eskadry samobójców opracowano również kilka wersji z kabiną pilota. Na potrzeby eskadry samobójców opracowano 4 pilotowane wersje latających bomb V-1. Dobudowano do nich specjalną kabinę pilota, która została umieszczona za skrzydłami maszyny. Niektóre wersje posiadały silnik pulsacyjny, inne zaś latały bez napędu, jak szybowce. Przygotowano również wersję dwumiejscową dla ucznia i pilota na potrzeby szkoleniowe przyszłych pilotów samobójców. Tak przekształcone wersje V-1 otrzymały kryptonim Reichenberg. Bojowa wersja oprócz kabiny pilota i silnika miała również miejsce na prawie tonę materiałów wybuchowych. Klasycznego podwozia do lądowania nie posiadała, wszak nie przewidziano powrotu i lądowania. Szkolne wersje V-1 lądowały na prowizorycznej płozie. W czasie testów pilotowane wersje V-1 wynoszone były w powietrze przez bombowiec Heinkelhe 111. Okazało się jednak, że maszyna jest trudniejsza w pilotażu niż przypuszczano, zwłaszcza przy podejściu do lądowania. W trakcie pierwszych lotów testowych doszło do 2 poważnych wypadków, z których cudem z życiem uszli piloci. Wtedy to za sterami latającej bomby zasiadła również Hanna Reich, która próbowała sama okiełznać niesforną maszynę. Mój pierwszy lot, podobnie jak kolejne 8 czy 10, zakończył się sukcesem. Naturalnie nie obyło się bez kilku naprawdę trudnych sytuacji. Na przykład w czasie jednego z lotów bombowiec, z którego startowałam, drasnął kadłub mojej maszyny tuż po odłączeniu zaczepu. Zdarzeniu temu towarzyszył taki huk, że myślałam, że został oderwany ogon V-1. Z dużym trudem udało mi się utrzymać maszynę i wylądować. Stwierdziliśmy, że ogon jest naderwany i wygięty w prawo niemal o 30 stopni. Cudem było, że nie odłamał się i maszyna się nie rozbiła. Co ciekawe, podniebne zmagania Hanny Reich z latającą bombą V-1 stały się również inspiracją dla filmu. Obraz Reich pilotującej załogową wersję V-1 został pokazany w brytyjskiej produkcji pod tytułem Operacja Kusza z 1965 roku. Hanna? Filmy. Sturm an.
jutra. Ein Wort, alles klar. Ruhe anders. So, Konstanz. So, Steuerung klar. Achtung. Abschuss. Czas uciekał, a loty próbne załogowych V-1 przeciągały się. Alianci posuwali się coraz szybciej do przodu w kierunku centrum Niemiec. W którymś momencie wykonanie samobójczych lotów na kluczowe obiekty aliantów przestało być możliwe ze względu na zasięg latających bomb. Pomysł Reich wykorzystania eskadry samobójców ostatecznie nigdy nie został zrealizowany i umarł śmiercią naturalną. W bunkrze Hitlera. Hanna Reich mogłaby pobić jeszcze i z tysiąc kolejnych rekordów. Pilotować dziesiątki kolejnych nowoczesnych konstrukcji. Ale i tak przeszłaby do historii tylko z tego jednego powodu. Tych kilka przełomowych dni kwietnia 1945 roku zaważyło na jej całym życiu. Już do końca życia zawsze wszyscy pytali ją tylko o ten jeden lot. Mało kogo obchodziły jej szybowcowe rekordy. Dla większości osób Hanna Reich była tylko osobą, której udało się przelecieć samolotem do oblężonego bunkra Hitlera i jako prawdopodobnie ostatniej żywej osobie opuścić go. Ostatnie dni wojny. Armia Czerwona rozpoczęła tak zwaną operację berlińską, mającą na celu ostateczne pokonanie III Rzeszy. Hitler, pomimo nalegań ze strony swoich dowódców, nie zdecydował się na opuszczenie swojego bunkra znajdującego się pod gmachem kancelarii Rzeszy. Ciężko dziś stwierdzić, czy bardziej łudził się, że coś może jeszcze uratować Berlin, czy może rozmyślnie wybrał bunkier jako miejsce swojej śmierci. 20 kwietnia 1945 roku obchodził swoje 56. urodziny. Wtedy też widział się po raz ostatni z najbliższymi wieloletnimi współpracownikami Hermanem Göringiem i Heinrichem Himmlerem. Opuszczali oni w pośpiechu oblężony Berlin niczym szczury, tonący okręt. 23 kwietnia Martin Bormann, przebywający wraz z Hitlerem w bunkrze, przechwycił wysłane przez Göringa depesze z Obersalzberga. Z ich treści wynikało, że Göring chciał przejąć władzę po jeszcze żyjącym Hitlerze. Hitler wpadł w szał. Twierdził, że Göring zdradził go. Natychmiast kazał go zdymisjonować i aresztować. Następnie polecił wezwać do siebie niezwłocznie generała Luftwaffe Roberta Rittera von Greima. Ten zaś przebywał wówczas w Monachium. Ritter von Greim był wieloletnim przyjacielem i mentorem Hanny Reich. Podobnie jak w przypadku Udeta, również i w przypadku von Greima niektórzy twierdzili, że łączyło ich coś więcej niż tylko miłość do lotnictwa. Wieczorem 24 kwietnia Armia Czerwona odcięła ostatnią drogę dojazdową do miasta. Berlin został otoczony. Nie było już innej możliwości dostania się do stolicy III Rzeszy niż droga lotnicza. Greim poprosił swoją wieloletnią przyjaciółkę Hannę Reich, aby towarzyszyła mu w drodze do Berlina. Do bunkra Hitlera chciał się dostać helikopterem Focke-Wulf FW-61, tym samym, którym wiele lat wcześniej Reich latała podczas pokazów w Berlinie. Lot do Berlina miał być niezwykle trudny. Terytorium Niemiec było już w wielu miejscach zajęte przez wojska alianckie. 26 kwietnia Reich i Greim wylecieli samolotem Junkers Ju-188 z Monachium do oddalonej o około 100 km od Berlina bazy lotniczej w Rechlinie. Tam okazało się, że śmigłowiec, którym chcieli lecieć, został zniszczony w czasie ostrzału lotniska.
Grime postanowił wziąć dwumiejscową wersję samolotu myśliwskiego Focke-Wulf FW-190 i przedostać się nim do podberlińskiego lotniska Gatow. Za sterami maszyny zasiadł pilot, któremu już wcześniej udało się wylecieć z oblężonego Berlina. Nie było trzeciego miejsca dla Hanny Reich. Ta jednak nie dała za wygraną i dzięki małej posturze udało jej się ukryć z tyłu za siedzeniem pasażera. Grime o tym nie wiedział. Zorientował się, że leci z nim jego przyjaciółka dopiero w momencie startu maszyny. Nie było już czasu na zmiany. Focke-Wulf wzbił się w powietrze i uciekając przed nieprzyjacielskimi samolotami, podążał do lotniska w Gatow. Po bezpiecznym wylądowaniu w Gatow, Grime skontaktował się telefonicznie z bunkrem Hitlera. Tam adiutant Hitlera, pułkownik Nikolaus von Below, przekazał mu, że Hitler chce się z nim koniecznie widzieć i że wszystkie drogi do centrum Berlina są odcięte. Ritter von Grime nie dawał za wygraną, wszak Führer chciał go widzieć osobiście. Postanowił więc wykorzystać mały łącznikowy samolot Fisseler Storch, aby wylądować gdzieś na ulicy w centrum Berlina. Wieczorem 26 kwietnia von Grime i Reich wystartowali Storchem z lotniska w Gatow. Za sterami siedział von Grime. On sam pilotował maszynę, ponieważ jako dawny pilot myśliwski posiadał doświadczenie w lotach bojowych, w przeciwieństwie do Reich. Ich malutki samolot przelatywał nad dzielnicami miasta zajętymi już przez Armię Czerwoną. Wnet rozpętało się prawdziwe piekło. Samolot był ostrzeliwany z ziemi ze wszystkich stron. Sowieci próbowali usilnie zestrzelić samotną maszynę, która odważyła się wlecieć w ich strefę. Nagle rozległ się przeraźliwy huk. Jeden z pocisków trafił w kabinę samolotu i ranił Grime'a w nogę. Krwawiący, na wpół przytomny generał nie był już w stanie dalej pilotować samolotu. Za ster chwyciła Reich, której cudem udało się wyprowadzić maszynę ze strefy ostrzału. Po chwili zrobiło się już całkiem cicho. Wiedziała już, że lecą teraz nad dzielnicami miasta pozostałymi jeszcze w rękach Niemców. Reich szukała miejsca do wylądowania, choć fragmentu ziemi nie podziurawionego pociskami. W końcu posadziła samolot bezpiecznie na drodze tuż pod bramą brandenburską, skąd ją i rannego Grime'a przewieziono bezpośrednio do bunkra Hitlera. W bunkrze Führera, w małym, podobnym do przedpokoju korytarzu, spotkaliśmy Adolfa Hitlera. Jego sylwetka była silnie pochylona, obie ręce nieprzerwanie drżały, a w spojrzeniu dostrzec można było coś szkliście odległego. Powitał nas bezbarwnym głosem. Grime złożył raport. Hitler słuchał spokojnie i w napięciu. Po wysłuchaniu raportu ujął dłonie Grime'a i powiedział, zwróciwszy się do mnie, dzielna kobieto, a więc istnieje jeszcze na tym świecie lojalność i odwaga. Po tych słowach Hitler przeszedł od razu do oskarżenia Göringa o zdradę. Przekazał Ritterowi von Grime'owi, że mianuje go nowym dowódcą Luftwaffe i jednocześnie awansuje go do stopnia feldmarszałka. Grime słuchał jak osłupiały. Jasne stało się, że Hitler wezwał go tylko po to, żeby mu to oświadczyć, kiedy równie dobrze mógł to zrobić drogą telefoniczną. Czy tylko po to ryzykował życie swoje i innych żołnierzy? Hanna Reich tak relacjonuje ten moment. W pomieszczeniu panowała cisza. Patrzyłam na twarz feldmarszałka, przysłuchującego się Hitlerowi bez ruchu, z zaciśniętymi ustami. Nie trudno było zgadnąć, jakie myśli i uczucia wywołał na nim ten awans. Zwierzchnik Luftwaffe, której już nie było, w tej sytuacji mogło to oznaczać dla niego tylko jedno – zakończenie życia w tym bunkrze. W ten sposób pozostanie tu. Było i dla mnie rzeczą oczywistą. Co ciekawe, moment, w którym Hanna Reich i Ritter von Grime przybywają do bunkra Hitlera, stał się również tematem zainteresowań filmowców. Dwukrotnie moment ich przybycia do bunkra pokazywany był w filmach przedstawiających ostatnie dni życia Hitlera w oblężonym Berlinie. Pierwszą produkcją był film pod tytułem Hitler – Ostatnie 10 dni z 1973 roku. Heil, mein Führer. Jak tam nasz pacjent? Nieźle. Dziękuję za przybycie, von Grime.
Dobra robota, Hanna. Uratowałaś życie jednego z moich najlepszych żołnierzy. Dziękuję. To był świetny pomysł, zabrać ją ze sobą. Nie dałaby mi tu sama przyjechać. Od lat byliśmy razem w chmurach. Wiem. Czarujący towarzysz i prawdziwy elegancki przyjaciel. Tak naprawdę przybyłam do Berlina, aby cię znów ujrzeć. Wiesz, dlaczego cię tu wezwałem? Nie, zupełnie nie wiem. Bo Hermann Göring zdradził mnie i swoją ojczyznę. Przysłał mi zdradziecki telegram, żeby mi przypomnieć, że kiedyś nazwałem go swoim następcą. Sam przeczytaj. Tak się cieszę, że mogę znowu być tutaj. Jesteśmy zawsze lojalni, tak samo jak pierwszego dnia. Wulgarne ultimatum. Nie ma takiej goryczy, takiej zdrady, która by mnie nie dotknęła. Proszę dysponować moim życiem, mein Führer. Niestety jest to teraz tylko życie inwalidy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wypełnić rozkazy, jakie pan mi wyda. Czego pan ode mnie oczekuje? Generale Ritter von Greim, mianuję pana głównodowodzącym Luftwaffe i awansuję do rangi Feldmarszałka. W imieniu narodu niemieckiego daję ci swoją dłoń. Jestem głęboko zaszczycony, mein Führer. Ale dlaczego zostałem wezwany z Monachium? Żebym mógł powiedzieć panu o pańskim awansie. Führer chciał spojrzeć ci w oczy. Chciał bezpośrednio odczuć twoją lojalność. Żebyś go wspomógł w tym jakże gorzkim momencie. Panna Reitsch zrozumiała to doskonale. Drugim filmem był słynny upadek z 2004 roku. Ritter von Greim, Fräulein Reitsch, ich freue mich. Dass Sie beide gesund eingetroffen sind, zumindest einigermaßen. Bitte. Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gatu landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also haben wir uns einen Fiesler Storch besorgt und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet. Ein paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. General Ritter von Greim. Ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Być może cała ta historia zakończyłaby się właśnie w tym miejscu. Reitsch i Greim popełniliby samobójstwo, podobnie jak inni oficjele znajdujący się wówczas w bunkrze. Ale wydarzyło się coś jeszcze, coś bardzo dziwnego. Dwa dni po ich przybyciu do bunkra Hitler został poinformowany o zdradzie szefa SS Heinricha Himmlera. 29 kwietnia, krótko po północy, do pokoju von Greima wkroczył blady jak ściana Hitler. Oświadczył mu, że został zdradzony przez Himmlera, który bez jego wiedzy podjął się tajnych negocjacji z aliantami w sprawie kapitulacji III Rzeszy. Hitler rozkazał Greimowi i Reitsch natychmiast opuścić Berlin, jak powszechnie podaje się, aby odnaleźć i powstrzymać Himmlera, a także, żeby zebrać do kupy wszystkie działające jeszcze samoloty Luftwaffe. Akurat nadarzyła się ku temu okazja, gdyż w centrum Berlina cudem wylądował Arado AR-96. Hitler polecił im opuścić bunkier jeszcze tej nocy. Z Hitlerem pożegnałam się krótkim uściskiem dłoni. W tej sytuacji nie znalazłam żadnego słowa, które mogłabym mu powiedzieć, podczas gdy on cichym głosem powiedział tylko: niech Bóg panią strzeże. Hanna Reitsch i Ritter von Greim wsiedli do Arado pilotowanego przez tego samego pilota, z którym lecieli kilka dni wcześniej do Gatow. Pod osłoną nocy wystartowali z centrum Berlina i obrali kurs bezpośrednio na bazę lotniczą w Rechlinie. Z Rechlina polecieli dalej do Plön.
do admirała Karla Dönitza, następnie do Dobina, do feldmarszałka Wilhelma Keitla, a stamtąd do Lubecki. Tam zastała ich wiadomość o śmierci Hitlera i ukonstytuowaniu się nowego rządu pod kierownictwem Dönitza. Znów więc wrócili do Plön, do admirała Dönitza. Drogę tę pokonywali na przemian samolotem i samochodem. Grime nalegał, aby przedostać się do jego wojsk znajdujących się w Czechach, które były jeszcze pod kontrolą Niemiec. Samolotem Dornier do 217 polecieli więc do Hradec Kralove. W międzyczasie Grime dostał gorączki i na kilka dni musiał zatrzymać się w tamtejszym szpitalu. Dalej polecieli do Gracu w Austrii, a stamtąd do Zell am See, do feldmarszałka Alberta Kesselringa. Był 8 maja. Tam została ich wiadomość o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Wojna była skończona. Latanie, jej życie. Hanna Reich dostała się do amerykańskiej niewoli, gdzie była przesłuchiwana m.in. w kontekście tych kilku dni spędzonych w bunkrze Hitlera. O jej wyczynach krążyły już prawdziwe legendy. Ludzie mówili, że była osobistą pilotką Hitlera, że była jego kochanką, że była kochanką Goebbelsa. No i w końcu ludzie mówili, że to ona wywiozła Hitlera z oblężonego Berlina. Ona oczywiście niczego takiego nie mówiła, niczego nie potwierdzała. Trzeba jednak przyznać, że ten lot, ten splot niejasnych okoliczności i kuriozalnych powodów do dziś stanowi dużą zagadkę. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś mógł tego dokonać, to tylko Hanna Reich. Hanna Reich spędziła w amerykańskiej niewoli 15 miesięcy. Po wyjściu nie miała już do kogo wracać. Jej najbliższy przyjaciel, Ritter von Grime, w obawie przed przekazaniem Rosjanom, popełnił samobójstwo. Niestety, nie był to koniec złych wieści dla pilotki. Jej rodzina jeszcze przed kapitulacją uciekła z Jeleniej Góry do Austrii. Ojciec, w obawie przed deportacją do sowieckiej strefy okupacyjnej, zastrzelił swoją żonę, córkę i jej dzieci, a także swoją służącą, następnie sam popełnił samobójstwo. Wszyscy inni już nie żyli. Ona żyła dalej. Hanna Reich nigdy nie ustosunkowała się do tego, co robiła w czasie wojny. Choć nigdy nie była członkiem NSDAP, nigdy nie zreflektowała się nad swoimi poczynaniami i fanatycznym oddaniem nazizmowi. A przecież, pracując jako pilot doświadczalny, przy rozwoju nowych broni bezpośrednio wspierała niemiecki przemysł wojskowy, który później wykorzystywany był do realizacji zbrodniczych planów III Rzeszy. Słowo przepraszam nie padło. Nie ujmuje to jednak jej osiągnięciom i talentowi. Ustanowiła ponad 40 rekordów wysokości i długości trwania lotu zarówno za sterami szybowców, jak i samolotów silnikowych. Hanna Reich wróciła do latania w latach 50., startując w kolejnych zawodach i odnosząc kolejne sukcesy. Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała dzieci. Być może żaden z mężczyzn, których spotkała w swoim życiu, nie mógł się nawet równać z takimi asami przestworzy jak Ernst Udet czy Ritter von Grime. W 1958 roku miała jechać na międzynarodowe zawody do Polski. Władze PRL-u odmówiły jej jednak wydania wizy. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek po wojnie odwiedziła jeszcze swoją rodzinną Jelenią Górę. Hanna Reich zmarła 24 sierpnia 1979 roku. Pochowana została na cmentarzu w Salzburgu. Tęsknię za lataniem, za chmurami, wiatrem i przestrzenią. Chciałabym teraz wznosić się tam wysoko na moim szybowcu bezgłośnie, z dala od ziemi, z dłonią spokojnie spoczywającą na drążku sterowym i spoglądając ponad połyskującymi skrzydłami w niebo. Przepełnia mnie głęboki szacunek, bowiem wokół mnie panuje milczenie. Lotem ślizgowym niesie mnie mój szybowiec ku ziemi. Zbliża się ona coraz bliżej i bliżej. Wznoszą się góry, pagórki opadają ku nizinie. Wyrastają miasta.